Siemka, witam w kolejnym odcinku z gry Drakensang Online. W dzisiejszym materiale postaram się przedstawić Wam strategię na początek gry. Na jakich rzeczach należy się skupić na starcie? Starałem się robić tak, żeby ten poradnik był uniwersalny dla wszystkich klas. Pewnie nie uda mi się zawrzeć w nim odpowiedzi na wszystkie pytania, więc jeśli jakieś macie, to piszcie śmiało w komentarzu, no a postaram się pomóc. Będę bardzo wdzięczny za zostawienie łapki, suba, zapraszam na Instagrama. I bez przedłużania zaczynajmy. Prawdziwy grind i powolny proces maksowania postaci zaczyna się tak naprawdę od wbicia setnego poziomu. Wtedy możemy uzyskać itemy na najwyższy możliwy level, zyskujemy dostęp do wszystkich punktów z drzewka expa. Nie skupiajcie się przed setnym levelem na zrobieniu nie wiadomo jak mocarnych statystyk. Wystarczy, że z waszym ekwipunkiem będziecie w stanie ubijać mobki potrzebne do wykonywania misji. Polecam je robić, zwłaszcza główne. Od regionu Myrdosz. Po pierwsze, za nie dostaniemy fajne sumy mrocznych monet, a po drugie, odblokują one nam niektóre bardzo potrzebne lokacje, na przykład Międzyświaty, Brigawik i tak dalej. Załóżmy, że macie setny poziom, odblokowane Międzyświaty oraz Brigawik. Jeśli nie, to polecam najpierw zrobić misje główne, które wam to umożliwią. Jedną z ważniejszych rzeczy na start jest zrobienie osiągnięcia Fabryka Legend, w którym musicie wytworzyć 10 magicznych przedmiotów, potem 20 nadzwyczajnych i na końcu 30 legendarnych. Dzięki temu otrzymacie schemat na przenoszenie bonów do itemów. Przejdziemy teraz do drzewek umiejętności. Każda z klas ma ich różne warianty, ja przedstawię tylko po jednym, no ale zachęcam do poszukiwania w necie innych wariantów dla waszych klas i zapoznania się z nimi, do czego służą itd. Dalej drzewko wiedzy, w którym dla każdej klasy na początek będziemy skupiać się na krycie. Po wymaksowaniu go kierujemy się w damage i jak szybko farmić punkty wiedzy. No, najlepiej ona leci na bossach, im większy poziom trudności, tym jej większy drop. W grupie najważniejsze jest maksowanie drzewka zmieniacza sfer i uczonego. Przejdźmy teraz do relatywnie łatwych itemów do zdobycia na start, które przy tym są potężne. Powiem wam, w jakich miejscach lecą oraz jakie kamienie oraz bony w nie pakować, żeby maksymalizować po prostu ich skuteczność. Jeszcze wytłumaczę wam, jak najlepiej robić te itemy. Mamy tutaj na przykład pieczęć chaosu Balora, który tutaj ten itemek ma w wartościach podstawowych damage, czyli szkody. Ma w wyjątkowych wartościach szkody. Dałem mu zaklęcia pod szkody i ma też kamienie szlachetne pod szkody. Czyli no łącznie cztery tutaj rzeczy pod szkody. No i to wszystko jakby komponuje się ze sobą. Dzięki temu ten tutaj właśnie ten pierścionek daje mi naprawdę ogromną ilość damage'a. Widzicie, prawie 50 tysięcy damage'a z jednego tylko itemu. No dlatego, że jest fajnie połączony. Oczywiście nie zawsze tak się uda, że będziemy mogli tak idealnie to komponować. Tutaj na przykład mam skrzydła kontura i mam w nich kryta, tak? No tylko w wartościach podstawowych one nie mają kryta. Mogę jedynie tutaj w tych wartościach wyjątkowych mają kryt w zaklęciach, które dałem kryt, no i w kamieniach szlachetnych. Więc tutaj są tylko trzy, no albo aż trzy i no one też dają mi fajne ilości tego kryta, więc w tą stronę będziemy szli przy składaniu tych rzeczy. Teraz zaprezentuję wam te dobre itemy na start, ten buildzik, który w miarę łatwo można zdobyć. Jestem na wojowniku, no i tutaj mam skompletowany mniej więcej ten build, który będę chciał wam pokazać, który można w miarę łatwo zdobyć. Tutaj niektóre itemy mogą się różnić wyglądem na innych klasach, no ale dam wam po prostu wtedy na ekranie screeny, żebyście na pewno nie mieli wątpliwości, że o ten item chodzi. One się różnią tylko wyglądem, ale statystyki mają takie same. No i zacznijmy sobie od góry, czyli amulet. Takim w miarę uniwersalnym będzie amulet z Destruktora, który zapewnia nam damage. Możemy go wyfarmić właśnie w tym miejscu. Najlepiej pokonując 100 razy Destruktora, dzięki temu zdobędziecie sobie przepis i będziecie mogli taki amulet wykraftować. W niego inwestujemy w damage, czyli dajemy w niego kamienie szlachetne pod damage, zaklęcia pod damage, no i wyjątkowe wartości plus wartości podstawowe ma sam w sobie już ten damage, więc to fajnie nam zapewni. Na magu i na łuczniku można byłoby grać inaczej, na przykład amulet z Q9 na magu, na łuczniku na przykład amulet z Q2, no ale załóżmy, że chcemy to jak najbardziej uniwersalnie zrobić, no więc taki amulet z Destruktora będzie git. Dalej mamy płaszcz bohatera. On może nam wypaść z każdego stworka,
tutaj w Drakensangu. No i więc to jest RNG. Niektórym poleci szybciej, niektórym później. I w niego inwestujemy w damage. Więc damage w kamieniach, damage w zaklęciach. Dalej mamy siła Ken. Ta nazwa się tam różni na innych postaciach. I tutaj również lecimy sobie w damage. Możemy niby tam w punkty życia, jeśli na przykład bardzo byście ginęli. No i jego możemy wyfarmić również z każdego mobka, robiąc sobie tam między światy jakieś inne aktywności. Dalej mamy pieczęć chaosu Balora. I tutaj dwa takie pierścienie, te same będziemy zgarniać. Jego możemy zdobyć po prostu czyszcząc Q5. I może on wypaść z bossa, no lub po prostu z mobków. On leci dość często, więc musicie się po prostu trochę przejść i na pewno wam wypadnie. I w nim również inwestujemy w damage, czyli kamienie szlachetne pod damage, zaklęcia pod damage i dwa razy, tak? Zakładamy dwa takie same pierścienie pod damage. Dalej mamy tutaj broń i na początek polecam wam po prostu lecieć broń jednoręczną. Nie opłaca się na start, jak jeszcze nie macie klejnotów, runek ulepszonych, lecieć broń dwuręczną. Lećcie jednoręczną, na pewno wyjdzie wam to po prostu lepiej. No i jest to gniew cieni, tak się nazywa na wojowniku. Leci on również z każdego mobka. No i dajemy tutaj szybkość ataku. To jest ważne, bo chcemy przekroczyć prędkość ataku 4-0. Dzięki temu będziemy mogli stakować takie właśnie staki. Jak wbijemy setkę ich, to wtedy zwiększy nam to damage o 100%. Więc jest to ważne, żeby ogarnąć sobie tą prędkość 4-0 na początku. No i tak, on leci, jak mówiłem, z każdego mobka. No i tutaj inwestujemy w szybkość ataku w kamieniach oraz w zaklęciach. Dalej mamy tarczę i na wojowniku nazywa się Sprawiedliwość. Tutaj inwestujemy w HP i zaklęcia oraz kamienie szlachetne w HP. Ona może wypaść tak samo z każdego mobka, no więc to też zależy od farta. Dalej ozdoba. I ją zdobyć no jest chyba najciężej z tych wszystkich rzeczy. Dropi ona ze wspomnienia przeszłości, które się odblokowuje, kiedy latacie sobie Brigavik. Otwierając te portale za fragmenty materii, macie szansę, że właśnie gdy klikniecie, to pojawi się portal. Wchodzicie sobie do niego i tam z mobków może wam wypaść właśnie ta ozdoba. Inwestujemy w niej oczywiście w wartość osu krytycznego, w kamieniach oraz w zaklęciach. Dalej mamy Hełm Berserkera. On również może wypaść z każdego mobka. I tutaj inwestujemy w obrażenia. Kamienie szlachetne w obrażenia, zaklęcia w obrażenia. Dalej mamy naramienniki wodza. I tutaj ja inwestuję w kryta w nie, ponieważ w wyjątkowych wartościach mają kryta, więc to fajnie się kombuje. Więc zaklęcia pod wartość osu krytycznego, tak samo kamienie. No i naramienniki mogą wypaść tak samo z każdego mobka. Tutaj mam zbroję Gladiator. Ale tutaj równie dobrze możemy grać zbroję z Brigavik, jakby wam wypadła. Znaczy, no właściwie z Brigavik, czyli tam wspomnień przeszłości. I najpierw rozważymy ten wariant ze wspomnieniami przeszłości. Wtedy w takiej klacie inwestujecie w HP. HP punkty życia, czyli i w kamieniach szlachetnych, i w zaklęciach. W Gladiatorze ja osobiście wolę iść po prostu sobie w damage, więc jak widzicie tutaj mam obrażenia w kamieniach i zaklęciach. No i Gladiator może wypaść z każdego mobka. Więc tutaj chyba bardziej polecam w sumie tą klatę z Brigaviku, właśnie no, ze wspomnień przeszłości. Dalej mamy pięść Ken. To jest druga część setu. To się kombuje razem z tym paskiem i zapewnia nam dodatkowe HP oraz damage. I tutaj również poszedłem sobie w damage. Zaklęcia oraz kamienie szlachetne. Tutaj w damagic. I co? No i może wypaść to z każdego mobka. No i na końcu mamy trzy wiki Wielkiego Mistrza. Lecą one ze wspomnień przeszłości. Tutaj inwestujemy w szybkość ruchu w kamieniach szlachetnych, w zaklęciach również szybkość ruchu. I to jest jeszcze fajne, że ma wyjątkowe wartości. Tutaj kryta więcej, daje 10%, więc to przy okazji fajnie nam zasili tego kryta. Zdobycie tych wszystkich itemów jest procesem, który może trochę zająć czasu. Nie zawsze znajdą się grupy na miejsca, w które chcecie pójść, więc takimi uniwersalnymi lokacjami do farmy kamieni, run, fragmentów Drogi Zagłady są Q1, Q5 albo Wielka Pustynia,
która jest świetna na start, ponieważ respią się tam moby. Dzięki temu, kiedy wejdziecie na rozlew krwi, możecie praktycznie bez końca farmić potrzebne rzeczy. Zbliżamy się do końca. Po wypełnieniu rzeczy, które pokazałem, powinniście mieć postać zbliżającą się do midgame'u, w którym głównie będziecie skazani na farmy pyłu do kamieni i runek. Wiem, że samemu niektóre z tych rzeczy ciężko robić solo. Jakiś czas temu założyłem usługę swego rodzaju boostingu kont. Jeśli potrzebujesz wyfarmić jakiś item, polatać blood chesty czy coś podobnego, to możesz się odezwać. Wydaje mi się, że ceny nie są jakieś wygórowane, no a coś tam można zdobyć dla postaci. To tak dla chętnych. Zapraszam do zadawania pytań w komentarzu odnośnie tego filmu, oglądania pozostałych produkcji z poradami. Teraz na ekranie dam wam do nich przekierowania, gdyż tam też zawarłem dodatkowe przydatne informacje. Mam nadzieję, że odcinek był przydatny. Widzimy się w kolejnych produkcjach, czy też na streamach. Dzięki za oglądanie i do następnego.